Chociaż stąd to wygląda, że jest dobrze. No to co możemy robić? No właściwie moglibyśmy robić. No, to dajcie mi... Do ciebie proszę, bo nie jest symetryczny ponad wyczysty. Cały do ciebie. Tak, będzie. Dajcie mi tą dwójkę. Dobra, idę dobrze. No, to jest gór. To jest to, mamy. I tego, nie? Zatwierdzenie rajką. Zatwierdzenie kawałek ubrali. Bliższy daj. Od kola, tak. Jeszcze nie widziałem, ale... On już pracuje przy ale co na ulicy? Uwaga! Jeszcze moment. Bo tu jest się bez koni. Otalajcie się zgadzamy. Cicho! Uwaga, proszę. Tak. W sprawie Instytutu Transportu zbliżcie się. To są właśnie te fleszki. Porcja ryżu i kotlet wieprzowy to dla Borysa nagrobek przychody. Czy nie widzicie? Tam ktoś rozmawia, przepraszam. Dzieci, cisza. Uwaga, cisza. Nie ruszamy się, nie chodzimy, nie kręcimy się, nie gadamy, proszę, tak? Wydalenie zostało już zatwierdzone przez Rajko. A czy partia nie powinna oczyszczać swoich szeregów? Tak, od karierowiczów przede wszystkim. Kogo masz na myśli? Karierowiczów w ogóle, nikogo konkretnego. Dobra, no od pańskiego tego. Rajkomu? Nie, od wejścia pana ten. Uwaga! Uwaga! Nikogo konkretnego nie miałem na myśli. A czy partia nie powinna oczyszczać swoich szeregów? Tak, od karierowiczów przede wszystkim. Kogo masz na myśli? Karierowiczów w ogóle, nikogo konkretnego nie miałem na myśli. Proszę, cofaj, uwaga, cisza. Proszę, standardek. A czy partia nie powinna oczyszczać swoich szeregów? Tak, od karierowiczów przede wszystkim. Kogo masz na myśli? Uwaga! Jeszcze raz. Proszę. Nie, wybacz pan Kratow. Partia oczyszcza swoje szeregi od ideowo chwiejnych i politycznie wrogich elementów. A ty powiadasz, że trzeba ją oczyścić od karierowiczów. Od nich też oczywiście, ale dlaczego w takiej kolejności? Czy aby nie zajmujemy się przyklejeniem etykietek towarzyszu Pauli? No. Przekazaj ci seks, no. Czy nie zajmujemy się przyklejeniem etykietek towarzyszu Pauli? Wy już macie w tym sprawę. A czy partia nie powinna oczyszczać swoich szeregów? Tak, od karierowiczów przede wszystkim. Kogo masz na myśli? Karierowiczów w ogóle, nikogo konkretnego nie miałem na myśli. Nie, wybacz pan Kratów, partia oczyszcza swoje szeregi od ideowo chwiejnych i politycznie wrogich elementów. Od karierowiczów też oczywiście, ale dlaczego w takiej kolejności? Czy aby nie zajmujemy się przyklejaniem etykietek towarzyszu Pauli? Wy już macie w tym wprawę, tylko nie zawsze w stosunku do tych, co trzeba. Ja uważam, że jeden karierowicz przynosi więcej szkody partii niż wszystkie błędy uczciwego komsomolca. Ponieważ dla karierowicza najważniejsza jest własna skóra i własny stołek. Nie jest to najlepsze podsumowanie, pan Kratow. Jest takie, na jakie nie stać. Zwycięstwo! No, hej, dzieci, dobra. No. Zwycięstwo, reszta woła brawo za wielkim jego, dobrze? I klaszcie. I co dalej? Uwaga. Dupę do końcówki. I
Cześć dalej. Wszyscy tak wychodzą. Końcówka robimy, proszę. To jest cięcie. Nie ma. To jest to. Tak, trzymasz sobie pistola. Uwaga! Zwycięstwo! Zwycięstwo! Dlaczego kurwa nie robicie dalej, no? Dalej, 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 no gminu, stop! Panowie, dobra, już możemy spróbować. Będziemy krzyczeć zaraz. Uwaga! Uwaga! Będziecie robić. Będziecie robić na większych kółkach. Tu. Tu. Odcięcie też. Od niego trochę. Od Józefa bliżej i tutaj. Jeszcze chodźcie. Zaraz. Haja pani zaraz przejdzie tutaj jeszcze zaraz na bakie. Jak jesteście za Stalinem, to obrazek do Stalina, a jak jesteście przed Stalinem, to obrazek do kamery. Rozumiemy się? Proszę. Uwaga! Staszek! Jestem. Teraz tak, gołębie szykować, bo jeszcze byś wygobywał. Szykować gołębie. Oni dosyć długo mówią, żebyście po prostu brali po jeden i tak, jednego potem rzucili. Tak, po jakimś czasie drugiego na przemian. Lepiej wolniej niż za szybko. To możecie uwagi pisać albo kurwa, no ja myślałem, że macie pamięć taką jakąś selekcyjną. Uwaga, robimy pełno próby. Nie ma żadnego czasu. Uwaga! Panie miejsce! I na Stalina patrzymy. Co tak stoisz, pan Kratow? Dlaczego nie w pochodzie? To nieprawda. A czy w waszej gazetce ściennej jest artykuł wstępny o Wielkim Październiku? Ja myślałem. Myśleć będziecie później, pan Kratow. A dobra! Czy... hej! Bum, mamy na obrazka. Nagraj teraz, panie Kaziu, zobaczymy, jak to będzie, dobrze? Do ściany, maksymalnie do ściany. Chłopcy. Trzy kamery idą. Staszek. Bo się tam nie ma fraszek. Reflektorki jest pod czarną, który kontroluje. Tu czy tam? Nie. Tak, ale gdzie jest tam? No,
pierwsza sprawa.